mimo że byłam mentalnie przygotowana na to, że po zdjęciu gipsu nos będzie jeszcze przez dłuższy czas spuchnięty, ale nie sądziłam, że będzie aż tak spuchnięty. Hej, tu Juszec, wiem, że wiele z Was czekało właśnie na ten film, bo dzisiaj opowiem Wam o mojej operacji nosa, więc wszystkie osoby zainteresowane tym tematem zapraszam gorąco do oglądania. Zanim przejdę do rzeczy, chciałam Wam jeszcze tylko powiedzieć, że razem z Pawłem zaczęliśmy nagrywać podcast, który wrzucamy do niego na kanał, więc w opisie zostawię Wam link do najnowszego odcinka. Będzie mi bardzo miło, jeżeli odsłuchacie i dacie nam znać, co o tym myślicie, jak się Wam podoba. A przechodząc już do tematu tego odcinka, właśnie w czerwcu miałam operację nosa i opowiem Wam dzisiaj o wszystkim, jakby dlaczego zrobiłam tę operację, jak ona przebiegała, mam dużo zdjęć, filmów, ile to kosztowało, czy bolało, opodzielę się z Wami całym moim doświadczeniem, też zbierałam od Was różne wiadomości i pytania, więc mam nadzieję, że tym filmem uda mi się jakoś pomóc osobom, które też myślą o takiej operacji. Zacznijmy może właśnie od początku. Dlaczego w ogóle zdecydowałam się na operację? Bo było to coś, o czym myślałam naprawdę od wielu lat, ale jakoś nie mogłam się zabrać na odwagę. Najbardziej bałam się w sumie samego znieczulenia ogólnego, bo nigdy wcześniej nie leżałam w szpitalu, nie miałam nigdy żadnej operacji, nigdy nie byłam pod narkozą, więc strasznie się tego bałam. A o operacji myślałam na początku z takich względów czysto estetycznych, bo po prostu denerwował mnie brak symetrii w mojej twarzy. Mój nos, dobra, może nie był jakiś najgorszy, niektóre osoby może nawet jakby nie rozumiały, czemu chcę zrobić tą operację, ale wiecie, to jest każdego indywidualna sprawa i każdy sam, kiedy patrzy w lustro, to chyba najlepiej wie, z czym się dobrze czuje, a z czym nie. I mnie osobiście strasznie denerwowało to, że mój nos po prostu był przekrzywiony. Kiedyś też jako dziecko dostałam w nos huśtawką i miałam nos przekrzywiony właśnie na jedną stronę. Był tak mocno przekrzywiony, że w ogóle tutaj po prawej stronie miałam tak odchyloną tą dziurkę w nosie, że przez dziurkę w nosie było widać moją przegrodę wystającą i strasznie nie lubiłam tego profilu, strasznie nie lubiłam no po prostu tego braku symetrii w mojej twarzy i nie zależało mi na jakiejś super dużej zmianie w wyglądzie, po prostu chciałam, żeby mój nos był po prostu jakby lepszą wersją mojego nosa, żeby był po prostu ładny i prosty. Ale ostatecznie, co mnie popchnęło już do tej decyzji operacji, to to, że coraz ciężej mi się oddychało, bo krzywy nos, krzywa przegroda, to nie są tylko takie problemy, że nie podoba nam się to, co widzimy w lustrze, ale też właśnie problemy związane z oddychaniem. I ja miewałam dni, kiedy dosłownie budziłam się w nocy, bo się podduszałam, po prostu nie mogłam złapać oddechu, bo nos mi się całkowicie przytykał i to było super straszne. Poza tym trudno też jest uprawiać sport, kiedy nie można prawidłowo oddychać, wiecie, wdychać nosem, wydychać ustami, bo to oddychanie jest zaburzone i tutaj właśnie pokażę Wam filmik, który pokazuje, jak mi się oddychało, kiedy miałam właśnie moją jeszcze krzywą przegrodę przed operacją, jak wyglądałam, kiedy próbowałam wziąć taki pełen wdech pełną piersią nosem. Najpierw myślałam, że może mam jakiś problem z zatokami, że może to kwestia alergii, ale po konsultacji z lekarzem okazało się, że rzeczywiście mam krzywą przegrodę i to na dodatek jest skrzywiona w dwóch miejscach. Najpierw jest skrzywiona w jedną stronę, potem w drugą, więc rzeczywiście te moje problemy z oddychaniem były związane z krzywą przegrodą. I dopiero wtedy właśnie podjęłam taką ostateczną decyzję, kiedy to już było połączenie po prostu, wiecie, dwóch argumentów, że z jednej strony po prostu wizualnie wkurzało mnie, że mój nos jest krzywy, a z drugiej strony strasznie już mnie męczył po prostu ten dyskomfort przy oddychaniu nosem i decyzja zapadła, zdecydowałam się właśnie na korektę. Następnym krokiem, kiedy już zdecydujemy się, że tak, chcę zrobić operację nosa, jest oczywiście wybór lekarza. I ja na początku bardzo źle trafiłam i o mały włos, a zrobiłabym tę operację dużo wcześniej, ale mam wrażenie, że u bardzo niewłaściwej osoby. Ale wiecie co, to jest historia o moim pierwszym lekarzu, do którego trafiłam i ostatecznie nie zrobiłam u niego operacji. To jest temat na osobny film, opowiem Wam kiedyś o tym, bo
naprawdę za pierwszym razem trafiłam na nawet nie tyle, że złego lekarza, tylko po prostu na złego człowieka, który tragicznie mnie potraktował i ostatecznie zrezygnowałam z mojej operacji, będąc dosłownie już w szlafroku gotowa do operacji. Musiałam z mojej operacji zrezygnować i ostatecznie zrobiłam ją dopiero rok później, ale dobra, to jest temat na inny czas, a teraz porozmawiajmy o operacji, którą rzeczywiście zrobiłam. Ostatecznie zdecydowałam się na doktora Marcina Jadczaka i tego doktora wybrałam z polecenia koleżanki. Ma też super opinie w internecie, wcześniejszego lekarza też wybrałam jakby na podstawie opinii w internecie i na podstawie zdjęć jego pacjentek. Doktora Jadczaka wybrałam, bo mam koleżankę, która też robiła u niego nos i po prostu bardzo podobał mi się efekt, który u niej widziałam, bo właśnie zależało mi na takim subtelnym efekcie, żeby jakby dalej czuć się sobą i żeby ten nos pasował do mojej twarzy, żeby to tak jakby był mój nos, ale trochę lepszy, i wydaje mi się, że właśnie ten doktor świetnie to zrozumiał. I jak zobaczyłam właśnie nos mojej koleżanki po operacji, to zobaczyłam, że okej, to jest dokładnie taki efekt, na jakim mi zależy, że ona po zrobieniu tej operacji wyglądała cały czas jak ta sama osoba, tylko miała jakby też jakby swój nos, ale lepszy. Nie to, że miała, wiecie, nos jakby przyklejony od innej osoby, tylko ta zmiana była jakby na tyle duża, że dawała fajny efekt wizualny, ale na tyle mała, że wciąż ta osoba była do rozpoznania, no nie? I mi też właśnie na czymś takim bardzo wysmakowanym zależało. Też dodatkowo, poza tym, że doktor Marcin Jadczak robi nosy, które wizualnie mi się podobają, to też jest on laryngologiem, więc robi nie tylko ładne nosy, ale właśnie nosy, które są drożne i funkcjonalne, więc idąc do niego miałam właśnie nadzieję, że i sprosta moim oczekiwaniom takim wizualnym, ale że też po operacji będę w końcu miała komfort oddychania. I umówiłam się na konsultację. Na konsultację czekałam około 2 miesiące i poprosiłam też o wpisanie mnie na listę rezerwową, że gdyby, wiecie, ja mam elastyczne godziny pracy i powiedziałam tam dla pani na recepcji, że jeżeli tylko by się zwolniło jakieś miejsce, to ja mogę nawet tego samego dnia po prostu wsiadam w taksówkę i przyjeżdżam, bo chciałam po prostu oczywiście pójść na tą konsultację i zrobić operację jak najszybciej. I dzwoniłam parę razy w ciągu tych 2 miesięcy, przypominałam się, pytałam, czy może zwolniło się jakieś miejsce wcześniej, ale niestety nic się nie zwolniło, musiałam odczekać cały ten czas i dopiero wtedy w umówionym terminie przyszłam na konsultację. I podczas wizyty, po pierwsze, byłam pod wrażeniem doktora, bo był super sympatyczny, super miły, empatyczny i jakby miałam wrażenie bycia tak naprawdę wysłuchaną i zrozumianą. Po tej wizycie, wiecie, miałam też porównanie do tego wcześniejszego lekarza i mam wrażenie, że to było niebo, a ziemia. I w ogóle nie wiem, jakim sposobem po konsultacji u tego pierwszego lekarza mogłam chcieć w ogóle, chociaż przez chwilę, żeby zoperował mój nos, bo słuchajcie, poprzedni lekarz nawet nie zrobił mi żadnych zdjęć, a u doktora Jadczaka on zrobił mi zdjęcia z każdej z możliwej strony. Potem usiedliśmy i te zdjęcia analizowaliśmy, doktor odpalił Photoshopa i w Photoshopie, wiecie, co do milimetra ustaliliśmy, jak nos ma się zmienić po operacji. Doktor też oczywiście zajrzał mi do środka, potwierdził, że rzeczywiście mam krzywą przegrodę i że operacja rozwiąże moje problemy z oddychaniem. Wyjaśnił mi, jak ta operacja przebiega, jak wygląda pielęgnacja nosa po operacji, ile czasu będę dochodzić do siebie, odpowiedział na wszystkie moje pytania i tak dalej. Wycenił też moją operację, to pewnie wiele z Was interesuje, ile taka operacja kosztuje. Oczywiście to jest bardzo indywidualna sprawa, bo każdy nos jest inny i każdy z Was może mieć trochę inny problem z nosem. To zależy, czy chcecie mieć korektę części kostnej, chrzęstnej, obu, jak rozległa będzie Wasza operacja. Moja korekta akurat została przez doktora wyceniona na 17 tysięcy. Dostałam też podczas tej pierwszej wizyty propozycję terminu. Akurat termin operacji trafił mi się tak, że był około miesiąca, półtora miesiąca od tej wizyty konsultacyjnej, więc super szybko akurat mi się poszczęściło. I przed operacją musiałam też oczywiście zrobić zestaw badań, musiałam opłacić całą operację.
I później następną wizytę miałam jeszcze dzień przed operacją. Wtedy doktor właśnie obejrzał moje wyniki, stwierdził, że wszystko jest dobrze, że zakwalifikowałam się na operację. Jeszcze raz przyjrzeliśmy moje zdjęcia i jeszcze raz jakby ostatecznie uzgodniliśmy, jak ma wyglądać efekt końcowy. I operację miałam mieć właśnie następnego dnia z rana. I zanim przejdę do tego, jak przebiegła sama operacja, to może jeszcze kilka słów o tym, jak się do takiej operacji przygotować. Więc na pewno warto kupić piżamę, która jest zapinana na guziki, bo tuż po operacji ciężko Wam będzie w ogóle podnosić ręce, ściągać coś przed głowę i tak dalej, więc warto kupić sobie ze dwie piżamki właśnie takie na guziki. Warto też zapakować ze sobą tu taką poduszkę podróżną, bo będziecie musieli spać na plecach. Albo super sprawa, też polecam Wam, ja mam taką poduszkę, która jest w kształcie takiej fali i na niej się właśnie super wygodnie śpi na plecach, a po operacji przez dłuższy czas trzeba spać cały czas na plecach, więc to może być trochę niewygodne. Przed operacją też musiałam zapleść sobie dwa warkocze, bo właśnie dużo się leży na plecach, podczas operacji jest się na plecach, więc jeżeli ktoś ma dłuższe włosy, to właśnie trzeba zapleść sobie dwa warkoczyki. Warto też zapakować ze sobą jakiś tonik, waciki do przymywania twarzy, bo po operacji nie można moczyć tutaj tych okolic, gdzie będzie gips i opatrunek. Warto wziąć coś do nawilżenia ust, ponieważ po operacji są dość wyschnięte, i jakieś nawilżające pastylki do gardła, bo po operacji oczywiście przez dłuższy czas oddycha się ustami, więc gardło dosyć mocno wysycha i odczuwa się taki dyskomfort, więc właśnie jakieś nawilżające pastylki zdecydowanie warto kupić. No i to właściwie chyba tyle. Dobra, przechodzimy więc do dnia, w którym miałam mieć moją operację. Wiecie, niestety w związku z panującą obecnie na świecie sytuacją w szpitalu nie można było mieć żadnej osoby towarzyszącej, więc podwójnie się stresowałam, że nie mogłam mieć ze sobą kogoś, kto mógłby mnie wspierać w tej chwili. Paweł przywiózł mnie tylko na miejsce, posiedział ze mną trochę na recepcji, a potem niestety musiał mnie zostawić. I przed operacją miałam jeszcze test na COVID. Test był też dodatkowo płatny, 200 zł. I na szczęście okazało się, że test był negatywny. Więc mogłam mieć operację i następnie pielęgniarka zaprowadziła mnie do mojego pokoju. Tam musiałam najpierw wziąć prysznic, umyć się specjalnym jakimś tam antybakteryjnym mydłem i właśnie wskoczyć w piżamkę. I myślałam, że przed operacją dostanę głupiego Jasia, bo w sumie bardzo mocno się stresowałam. Najbardziej stresowałam się właśnie tego znieczulenia ogólnego, bo trudno było mi sobie wyobrazić, jakie to jest uczucie obudzić się po narkozie i tak dalej. Albo bałam się w ogóle, że narkoza nie zadziała. Wiecie, naczytałam się w internecie mnóstwo jakichś rzeczy, że ludzie się budzą w trakcie narkozy i tak dalej. I tego się tak właściwie najbardziej bałam. Ale przed operacją byłam w pokoju jeszcze z panią, która była po swojej operacji i akurat się mijałyśmy, że ona właśnie była wypisywana. Po operacji już byłam w pokoju sama, ale jeszcze na ten krótki czas byłyśmy razem i akurat trafiłam na taką panią, która była super sympatyczna, non stop coś tam gadała, opowiadała o swojej operacji, żartowała i tak dalej. I jakby tak mi szybko minął czas rozmawiając z tą panią, że nawet nie zdążyłam się zestresować swoją operacją i chyba pielęgniarka jakby zaglądała tam i widziała, że się nie stresuje, więc nie dawała mi tego głupiego Jasia, przyszła tylko właśnie założyć mi wenflon i nakładanie wenflonu nie było zbyt przyjemne. Powiem Wam, że w ogóle nie boję się igieł, ale kiedy mam mieć igłę wbijaną w żyłę, że pobieraną krew, czy właśnie pod kroplówkę, no nie, tego po prostu nie cierpię, bo w związku z tym, że jestem szczupła, mam chudą rękę, to zawsze jest jakiś problem z wkłuciem się u mnie i jeszcze pani pielęgniarka nie szczędziła mi szczegółów, wbijała się tą igłą i komentowała, że och, ale cienka żyłka, no nie mogę trafić, haha, żeby mi tylko nie przebiła.
A ja sobie myślałam, o Boże, niech Pani już nic nie mówi, bo zaraz chyba zemdleję. Następnie zostałam wysłana do mojej doktor anestezjolog, też na krótką rozmowę. Tam też już poproszono mnie, żebym przebrała się w taki operacyjny szlafroczek. I tak jak się nie stresowałam do tej chwili, to w tamtym momencie, jak już się ubrałam w ten szlafroczek, to ze stresu aż zaczęłam się cała trzęść. Zaprowadzono mnie na salę operacyjną i tam już w ogóle się totalnie zestresowałam. Położyłam się na ten stół. Nade mną były tylko takie chirurgiczne światła, dookoła lekarze, wiecie, jakieś narzędzia. Tak jak byłam spokojna, tak w tamtej chwili się super zaczęłam bać i wręcz zaczęłam się cała trzęść, leżąc na tym stole. I właśnie pani doktor mówi, że spokojnie, że zaraz będzie mi cieplej, bo to łóżko jest podgrzewane. Jakby czułam, że to łóżko jest podgrzewane, ale nie trzęsłam się z zimna, tylko po prostu trzęsłam się, bo tak bardzo się denerwowałam. No i doktor powiedziała, że już dobrze, że za chwilę już podaje mi właśnie narkozę i już zaraz zasnę. I właśnie pamiętam, że po tym jak dostałam właśnie narkozę, to minęło może 5 sekund. Pamiętam, że właśnie leżałam, nade mną widziałam te straszne światła, czułam ciepełko tego łóżka operacyjnego i dosłownie po 5 minutach odpłynęłam i obudziłam się w swoim pokoju. Była ze mną pielęgniarka, która poinformowała mnie, że właśnie już jest po operacji, że operacja się udała. Po operacji, po narkozie czułam się w sumie bardzo dobrze. Czułam się taka bardzo wyspana, wypoczęta, jak po tak świetnie przespanej nocy, więc myślałam, że może będę miała jakiś taki, wiecie, zjazd po tej narkozie, było wręcz przeciwnie. I też byłam na lekach przeciwbólowych, więc no, nic mnie nie bolało, nic nie czułam, ale byłam oczywiście bardzo ciekawa, co mam na twarzy, więc od razu właściwie, jak tylko się przebudziłam, to pierwszą rzeczą było chyba to, że zadzwoniłam do Pawła, a drugą rzeczą było to, że musiałam zrobić sobie selfie i zobaczyć, co w ogóle mam na twarzy. Oczywiście na twarzy nic nie było widać, bo miałam po prostu wszystko pod opatrunkiem. Ale byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, że nie miałam żadnych sińców, żadnych krwiaków. Poza tym, że miałam opatrunek, to twarz wyglądała w miarę normalnie, bo wiem, że niektórzy dosyć ciężko przechodzą taką operację, że można mieć właśnie całe podbite oczy, że można mieć zakrwawione oczy. No niektóre z Was, jak mówiłam Wam na Instagramie, że wybieram się na operację, to dostałam od Was różne historie z Waszymi doświadczeniami. Najbardziej mi utkwiło w pamięci, że właśnie jedna z Was napisała mi, że po operacji płakała krwią. Więc jakby ja byłam nastawiona na najgorsze, że obudzę się i będę wyglądała jak zombie, że będę miała całe fioletowe oczy, czerwone i tak dalej, ale wyglądałam zupełnie normalnie, więc super pozytywne zaskoczenie. I też raz na jakiś czas przychodziła do mnie pielęgniarka, która zmieniała mi opatrunek tutaj na dole, ponieważ tutaj jakby sączyła się krew i to raz na jakiś czas trzeba było zmieniać. Ale mimo, że miałam guzik, że mogłam pielęgniarkę wołać do zmieniania tego opatrunku, to ona też zostawiła mi wszystkie potrzebne rzeczy i powiedziała, że gdybym pilnie potrzebowała zmienić ten opatrunek, to mogę zrobić to też sama. Ja oczywiście chciałam zrobić to sama, bo byłam super ciekawa, jak wygląda mój nos pod tym opatrunkiem. No i nie wyglądał za fajnie, bo w środku miałam też wepchnięte bandaże, które były całe przesiąknięte krwią. Tutaj pod nosem miałam szew, bo miałam w tym miejscu przecinany nos. Wszystko było podnoszone, więc no, tutaj było zszycie. No ale cóż, ciekawość wygrała. Musiałam zobaczyć, jak to wyglądało. I może mogę Wam tutaj pokazać filmik, ale ostrzegam też, że właśnie niektóre z tych zdjęć czy filmów mogą być dosyć mocne, więc jeżeli ktoś z Was jest wrażliwy na widok krwi i tym podobnych rzeczy, to może sobie trochę przewincie. Thank you.
też dostawałam od Was pytania, dlaczego miałam zrobiony paznokcie i ja przed operacją zapytałam mojego lekarza, czy mam ściągać paznokcie, czy mogę mieć swoje żelowe, długie paznokcie. I lekarz zadzwonił do doktora anestezjologu, powiedział, że każdy anestezjolog ma swoje zasady, niektórzy każą te paznokcie ściągać, niektórzy mówią, że im to nie przeszkadza i zadzwonił do właśnie mojej doktor anestezjolog i ona powiedziała, że nie muszę ściągać tych paznokci, więc po prostu tego nie robiłam, miałam normalnie długie paznokcie i w niczym to nie przeszkadzało. I po operacji trzeba też zostać na noc w szpitalu, mimo że super się czułam, ale wciąż na wszelki wypadek trzeba na noc zostać. Na szczęście właśnie dobrze całą tę operację zniosłam, mogłam normalnie wstawać z łóżka sama, pójść sobie do toalety. Czułam się właściwie, tak moje samopoczucie było całkowicie normalne, poza tym, że po prostu miałam całą zaklejoną twarz i jedyne co, to trochę uciążliwe było to, że musiałam cały czas oddychać ustami. Po narkozie czułam się też tak wypoczęta, że w ogóle nie mogłam spać po tej operacji, mimo że teoretycznie, wiecie, powinno się wypoczywać. Ja w ogóle nie byłam śpiąca, więc po prostu sobie siedziałam, oglądałam seriale, nagrałam nawet TikToka. Girl, don't do it. It's not worth it. I'm not gonna do it, girl. I was just thinking about it. I'm not gonna do it. I did it. A wieczorem około 21, kiedy już po tych kilku godzinach cały czas czułam się dobrze, mogłam zjeść obiad i też z tego, co mi powiedziała moja pielęgniarka, byłam pierwszą weganką na ich oddziale, ale muszę powiedzieć, że super sobie poradzili, bo jedzonko było super dobre. Właśnie na obiad, o kolację dostałam zupę kren i dostałam jakieś tam warzywka z ryżem i było to naprawdę dobre. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o pierwszy dzień. Przyszła noc, w nocy bardzo się cieszyłam, że miałam właśnie tą poduchę podróżną, bo gdyby nie ona, to nie wiem, jakbym przespała całą noc. No i też parę razy w nocy się budziłam, bo po prostu ciężko było mi przyzwyczaić się do tego ciągłego oddychania ustami, ale nie było najgorzej. A, zapomniałam też wspomnieć, że pierwszego dnia był też u mnie doktor obejrzeć mnie po operacji i powiedział, że właśnie operacja się udała, że wszystko jest ok. I następnego dnia rano doktor zdjął mi opatrunek jakby ze środka nosa, że nie miałam już tutaj tego podklejania na dole i zostały mi wyciągnięte te przesączone krwią bandaże, bo nie potrzebowałam już tych bandaży, bo w środku wzdłuż przegrody nosowej miałam takie silikonowe płytki, więc nie musiałam mieć tych bandaży usztywniających wszystko od środka. I wyciąganie tych bandaży nie było w sumie takie złe, bo jak oglądałam wcześniej jakieś filmiki dziewczyn, które mają po operacji ściągane te bandaże, to głównie jakby ból i dyskomfort przy tym wiąże się z tym, że te bandaże są ściągane najczęściej już po dłuższym czasie, kiedy one są jakby takie, wiecie, zaschnięte, jakby z takiego przygojonego nosa i tam wyrywając się to wszystko rozkleja i to jest bolesne, a ja miałam te bandaże wyciągane na świeżo, na drugi dzień po operacji, więc nie było to w ogóle bolesne. Zresztą ja byłam też cały czas na środkach przeciwbólowych, więc jeżeli chodzi o ból, to nic kompletnie nie czułam. I też dostałam tego dnia śniadanie, które znów było bardzo dobre, więc jeżeli chodzi o wegańskie jedzonko, to naprawdę super sobie poradzili. Dostałam też receptę na kilka leków, tam miałam antybiotyki, miałam spray do oczyszczania nosa, maść, którą miałam smarować bliznę tu pod nosem i cały czas brałam też pastylki nawilżające gardło. I wróciłam do domu i właściwie dopiero w domu i to po kilku godzinach zaczęłam czuć się i wyglądać trochę gorzej. Właśnie po kilku godzinach wyszła mi większa opuchlizna tutaj w okolicach pod oczami, wszystko bardziej spuchło i też praktycznie cały dzień, całą noc przeleżałam w łóżku, bo jak tylko wstawałam na dłużej, to zaczynała mi lecieć krew z nosa, więc nie mogłam się za bardzo podnosić. I następnie trzeciego dnia czułam się właściwie chyba najgorzej, bo zaczęły mi też, wiecie, puszczać wszystkie te leki przeciwbólowe, więc wtedy zaczęłam już czuć
lekki ból w okolicy nosa, coraz bardziej dokuczało mi już też to ciągłe oddychanie ustami, coraz bardziej dokuczało mi to, że nie mogę w ogóle wstawać, że nie mogę pójść normalnie się umyć, umyć włosów, umyć twarzy, bo jak tylko wstawałam, to leciała mi krew z nosa. I też trzeciego dnia byłam super spuchnięta, opuchnięte miałam całe oczy, także wyglądałam, po prostu miałam twarz jak piłka, moje oczy było ledwo widać i też w kącikach oczu pojawiły się takie lekkie jakby krwiaki. Czwartego dnia czułam się podobnie jak trzeciego, wciąż nie mogłam wstawać, wciąż musiałam ciągle leżeć, więc już strasznie mi się nudziło. Ciągle, jak tylko się nawet podnosiłam, żeby usiąść, żeby zjeść na 10 minut, to z nosa leciała mi krew. Więc od tego leżenia już naprawdę byłam tak znudzona. Dodatkowo pod oczami pojawiły mi się takie żółte plamy. Opuchlizna spod oczu przesunęła się na policzki. Teraz miałam jakieś gigantyczne policzki opuchnięte. I właściwie, no, to by chyba było na tyle zmian. Piątego dnia wyglądałam podobnie, wciąż miałam żółte cienie pod oczami, opuchlizna wciąż przesuwała się trochę niżej, ale tego dnia czułam się już trochę lepiej, mogłam więcej siedzieć, mogłam sobie porobić coś pod laptopem, więc moje samopoczucie było już trochę lepsze. A tak wyglądałam już tydzień po operacji. Jak widzicie, opuchlizna, no wciąż jest jeszcze trochę opuchlizny na policzkach, ale żółte sińce już prawie całkiem zeszły i to był dzień, kiedy też już czułam się całkiem dobrze. Rano poszłam sobie pod prysznic, mogłam normalnie umyć włosy, mogłam już normalnie wstawać, nie leciała mi już krew z nosa, więc czułam się super i tego dnia miałam też wizytę, podczas której miałam ściągany gips, miałam zdejmowane szwy i miałam wyciągane silikonowe płytki z nosa i wszystko to nagrałam, więc pokażę Wam teraz, jak to wyglądało i znów ostrzegam, że nie jest to najprzyjemniejszy widok, więc jeżeli ktoś z Was jest wrażliwy, to pomińcie. No tak, na razie jest spuchnięty, ale... Chyba, zobaczę, pokażę, jak się naciśnie. Poczekaj, okay, wiem, że straszne. Okej, okay, ale jest łączny, jest prosty. Czekaj, proszę, płytki się wyjmę, to jeszcze będzie poszło. Boję się tego. Nie oglądam tego. Ona, lecimy teraz. Wdychacie? Wow, no. Ostro. To takie powinno być, nie jakieś straszne. Boisz się, czy boli? Tak. Bardzo się chyba boję. Pamiętasz. Się? Nawet mało, które są w To już? Jeszcze, co to jest ich 9. Dopiero 4 poszły, jeszcze 5. Jeszcze 2. Ostatni. Okidoki.
Super, dziękuję Ci bardzo. Wyciąganie tych płytek z nosa było super dziwnym uczuciem, ale kiedy doktor powiedział mi, że mogę wydmuchać nos i wydmuchałam ten nos i wiecie, wyleciało mi z nosa jakieś tam zalegające resztki krwi i smarków, ogólnie to co wyleciało mi z nosa było totalnie obrzydliwe. Ale jak już właśnie doktor wyciągnął mi te płytki, wysmarkałam się i wzięłam pierwszy wdech, to poczułam się dosłownie jak w reklamie Holsów, jak ktoś bierze Holsa i bierze taki wdech i czuje taką ulgę, to właśnie byłam ja w tamtym momencie. I to było tak przyjemne uczucie w końcu po tygodniu odetchnąć sobie nosem, właściwie nawet nie po tygodniu, bo powiem Wam, że mimo, że mój nos jeszcze nie był w środku zagojony, to nawet to wzięcie oddechu w tamtym momencie, świeżo po wyjęciu tego wszystkiego z nosa, to już dla mnie była dla mnie ogromna różnica w porównaniu do tego, jak oddychało mi się przed operacją, więc no, byłam naprawdę pod wrażeniem. Nie byłam natomiast zbytnio pod wrażeniem, jak zobaczyłam się w lustrze, bo wiecie, mimo że byłam mentalnie przygotowana na to, że po zdjęciu gipsu nos będzie jeszcze przez dłuższy czas spuchnięty, ale nie sądziłam, że będzie aż tak spuchnięty, a wiecie, no wyglądałam dużo gorzej niż przed operacją, tuż po zdjęciu tego gipsu, a doktor ostrzegł mnie jeszcze, że przez kilka następnych dni może nawet zrobić się jeszcze gorzej, że nos spuchnie jeszcze bardziej, a dopiero później stopniowo będzie malał. I no cóż, trzeba się niestety po takim zabiegu uzbroić w cierpliwość, ponieważ ostateczny efekt po operacji może być widoczny nawet dopiero po roku. Ale też czułam już dużą ulgę, że mogłam wrócić do domu, normalnie umyć całą buzię, mogłam sobie nałożyć maseczkę na twarz, w końcu poczuć się jak człowiek. Drugiego dnia po zdjęciu opatrunku, tak jak doktor mnie ostrzegał, no mój nos wyglądał jeszcze gorzej. Powiem Wam, że nawet nie mam za dużo zdjęć z tego okresu, bo dosłownie nie mogłam na siebie patrzeć i nawet nie chciało mi się robić żadnych zdjęć, bo wolałam unikać patrzenia na siebie w lustrze, wolałam unikać robienia selfies, żeby po prostu nie myśleć za dużo o tym, jak ten mój nos na tą chwilę wygląda i po prostu dzień po dniu czekałam, aż ta opuchlizna zacznie schodzić, ale niestety utrzymywała się ona dość długo. No naprawdę ostrzegam Was, że jakby przygotujcie się na najgorsze. Ja łudziłam się, że może nie będzie tak źle, ale to naprawdę jakby trochę siada na bani oglądać się z nosem, który jest po operacji dwa razy większy niż był przed. I mimo, że wiecie, wiedziałam, że to jest tymczasowe, że ta opuchlizna zejdzie, że będzie wszystko dobrze, to tak czy siak jakby to naprawdę mocno wpływa na samoocenę, na psychikę. Tyle dni widzieć się po prostu z takim nie wiadomo czym na twarzy. Ja już tutaj do Pawła żartowałam, że po prostu zostanę hipopotamem, wyjadę do Afryki i dołączę do jakiegoś stana hipopotamów i nawet wpisywałam w YouTube, jakie odgłosy wydają hipopotamy, żeby się nauczyć z nimi porozumiewać i móc dołączyć do ich stada. Hippos are more subtle than they sound. 80% of their communication happens underwater. I dopiero jakoś dwa tygodnie po operacji czułam się jakoś w miarę okej, chociaż nos wciąż miałam bardzo mocno opuchnięty, ale akurat były urodziny Pawła, więc nieważne jak się czułam, musiałam ruszyć się z domu i po prostu wyjść do ludzi. Przez jakiś miesiąc nos wyglądał już raz trochę lepiej, potem znowu puchł, potem znowu ta puchlizna schodziła i nos był mniejszy, potem znowu był większy. I no naprawdę tutaj trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo
bo ten efekt ostateczny zobaczy się dopiero po dłuższym czasie. Nawet to, co ja mam teraz na twarzy, no to wciąż nie jest ostateczny efekt, jak będę wyglądać, bo wciąż, nawet do teraz, 2,5 miesiąca po operacji, jednego dnia budzę się, nos jest większy, drugiego dnia jest mniejszy, w ciągu dnia robi się większy, na przykład kiedy jest mi gorąco, albo po treningu puchnie, albo kiedy piję alkohol, i tak dalej, więc no naprawdę w tej kwestii potrzeba dużo, dużo cierpliwości, żeby doczekać się tego ostatecznego efektu. I teraz już więcej mam takich dni, kiedy nos wygląda dobrze, ale zdarzają się też raz na jakiś czas takie dni, kiedy wygląda trochę gorzej, więc wciąż no, muszę po prostu być cierpliwa i czekać, aż się to unormuje i opuchlizna zejdzie na dobre. W środku natomiast wszystko jest już całkowicie wygojone. Jestem już po drugiej konsultacji u doktora i powiedział, że właśnie w środku wszystko wygląda już dobrze, że nos jest cały zagojony, tak jakbym nigdy operacji nie miała i odczuwam to właśnie w jakości mojego oddychania. Oddycha mi się naprawdę super, powiem Wam, że to naprawdę jest nowa jakość życia. Myślę, że tego nie zrozumie nikt, kto sam nigdy nie doświadczył tego, jak jest żyć z krzywą przegrodą, jak się sapie, jak się stęka, jak się ciężko dyszy w nocy, podczas aktywności fizycznej i tak dalej. I teraz naprawdę odczuwam dużo większy komfort funkcjonowania we wszystkich możliwych płaszczyznach mojego życia, to, że mogę oddychać pełną piersią. W ogóle może sobie porównajcie właśnie te filmiki, jak oddychało mi się kiedyś, a jak oddycha mi się teraz. Mimo, że ten nos może się jeszcze trochę zmienić, to mi już bardzo się podoba. Cieszę się, że nareszcie mam równe dziurki w nosie, że nos jest prosty i mam wrażenie, że doktor naprawdę świetnie wysłuchał tego, czego oczekuję i naprawdę mam takie poczucie, że jakby to jest, jestem nadal ja, to jest mój nos, ale jakby to jest jego lepsza wersja, jego bardziej prosta, zgrabna wersja, ale wciąż jakby jest to duża zmiana dla mnie, ale nie jest to na tyle duża zmiana, mam wrażenie, żeby ktoś mógł mnie w ogóle nie rozpoznać z tym nosem. Nie chciałam mieć nosa jak jakaś zupełnie nowa osoba, mieć jakiegoś super małego nosa czy super zadartego nosa. Chciałam mieć wciąż jakby swój nos, ale lepszy i mam wrażenie, że doktorowi udało się właśnie to osiągnąć i z tego jestem bardzo zadowolona. Poza tym też powiem Wam, że naprawdę ciężko funkcjonowało mi się, mając kompleks, który znajdował się dosłownie na środku mojej twarzy, bo wiecie, no nos to nie jest coś, co można w jakiejkolwiek sytuacji zakryć, schować. I właściwie kiedykolwiek zależało mi na tym, że chciałam lepiej wyglądać, czy nagrywałam film, czy szłam na jakiekolwiek spotkanie z kimś, to zawsze gdzieś tam z tyłu głowy miałam tą myśl, kiedy ktoś na mnie patrzył, że o kurczę, że ciekawe, czy ta osoba zwraca uwagę na to, że mam taki krzywy nos i wiem, że komuś może wydać się to głupie, no ale cóż, no takie myślenie było silniejsze ode mnie i było to moim ogromnym kompleksem i cieszę się, że już tego kompleksu nie mam i że to myślenie o tym, jak wygląda mój nos i tą całą energię, którą poświęcałam na myślenie o tym, teraz mogę zużywać na o wiele ciekawsze i ważniejsze rzeczy i mam takie poczucie, że jakby żałuję, że nie zrobiłam tej operacji wcześniej, że żałuję, że nie uwolniłam się od tych wszystkich problemów wcześniej, właśnie od tego kompleksu, czy od tego dyskomfortu w oddychaniu. Moje doświadczenie, jeżeli chodzi o operację plastyczną nosa, było bardzo pozytywne. Ja jestem z mojej operacji bardzo zadowolona i jedyne, czego mogę żałować, to właśnie to, że nie zrobiłam tego wcześniej. I właściwie to
To chyba było wszystko, co chciałam Wam przekazać w tym filmie, ale jeżeli coś pominęłam albo macie jeszcze jakieś pytania, to dajcie znać w komentarzach, a jeśli film się Wam podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, koniecznie z dzwoneczkiem, jeśli jeszcze tego nie robicie. I przypominam Wam też, że w opisie zostawię Wam link do naszego podcastu. Będzie mi bardzo miło, jeżeli go odsłuchacie i dacie znać, jak Wam się podoba. A jeśli chodzi o ten film, to z mojej strony by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!